Trwa zima. Krótsze dni, dłuższe noce. Wstajesz rano, jest ciemno. Wracasz z pracy, jest ciemno. Powiedzmy sobie szczerze, że nie są to najlepsze warunki do tego, by czuć się dobrze, by czuć się chętnym do życia i by mieć mnóstwo energii. U wielu osób spada chęć do życia, nie mówiąc już o jakiejś chęci samorealizacji, rozwijania siebie i stworzenia czegoś świetnego. Ja sam jestem osobą bardzo podatną na zmiany pogodowe i przez wiele lat borykałem się z tym, że kiedy pogoda była trochę gorsza, kiedy słońce chowało się za chmurami, to od razu mój nastrój, ale też energia do pracy i motywacja do działania spadały na samo dno. Znalazłem jednak od już dość długiego czasu sposoby na to, by sobie radzić z taką sytuacją i by kontrolować poziom mojej dopaminy. O tym dzisiaj porozmawiamy, czyli jak nie poddać się jesiennej i zimowej chandrze i mieć więcej energii i chęci do działania nawet w najtrudniejszych okresach. Partnerem tego odcinka jest marka Canaste, której celem jest dbanie o nasze dobre samopoczucie. Zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Poprzednie dwa materiały, które pojawiły się na tym kanale, dotyczyły ekspozycji na zimno, zimnych pryszniców. Opisywałem tam moje doświadczenia z tym, jak przez ponad 30 dni brałem zimne prysznice, po co to robiłem i co się zmieniło. I jedną z kwestii, które omawiałem jako najważniejsze dla mnie, był wzrost poziomu dopaminy, czyli hormonu odpowiedzialnego za motywację, chęć do działania, za to, by żyć pełnią życia, działać efektywniej i realizować swoje cele, ponieważ opowiadałem już o tym wielokrotnie. U mnie, w rodzinie, dopamina z pokolenia na pokolenie raczej jest dosyć niska w jednej gałęzi i widzę to też po moich klientach, po moich podopiecznych, widzę to po ludziach, z którymi współpracuję i rozmawiam, że jest to faktycznie dość częste, czyli że ten niski poziom dopaminy genetycznie może być uwarunkowany i wtedy ciężko sobie radzić. Te osoby muszą zwracać większą uwagę na aspekty, które wpływają na ich poziom dopaminy, jeżeli chcą czuć się dobrze i działać na wysokim poziomie, funkcjonować na wysokim poziomie. I pod tymi filmami, gdzie mówiłem właśnie o tych kwestiach, pojawiło się wiele próśb o to, bym nagrał materiał, w którym szerzej omówię kwestię poziomów dopaminy i omówię inne techniki, które mogą wpłynąć na to, że ten poziom dopaminy będzie stabilny, będzie stabilnie wysoki i pozwoli nam funkcjonować na wysokim poziomie. I teraz, tak jak wspomniałem we wstępie, ja jestem osobą, która faktycznie była od zawsze bardzo podatna na zmiany meteorologiczne i w momencie, kiedy tylko było mniej słońca, a słońce wpływa na nasz poziom dopaminy, to niestety czułem się od razu gorzej i ewidentnie czułem, że ta dopamina spada, czyli dla mnie okres jesieni i zimy był zawsze potworny i najchętniej chciałem go przyleżeć w łóżku. Natomiast już od jakiegoś czasu, od paru lat radzę sobie z tym całkiem dobrze, ponieważ mam swoje techniki, które pozwalają mi zarządzać lepiej poziomem dopaminy i pozwalają mi na to, by utrzymywać ją w miarę na rozsądnym poziomie. Oczywiście to nie jest tak, że nagle jest wywindowana w kosmos cały czas, ale naprawdę różnica jest bardzo duża. No i właśnie w związku z tym, że pojawiły się liczne prośby o to, by powiedzieć, jak zarządzam tym poziomem dopaminy, co robię, aby był on stabilnie wysoki, nawet w takich kiepskich okresach jak jesień i zima, to właśnie o tym z Wami dzisiaj chciałem porozmawiać i powiedzieć Wam o mojej porannej rutynie, która sprawia, że ten poziom dopaminy jest wysoki. A dlaczego o porannej rutynie? Dlatego, że doszedłem do wniosku, nie tylko ja, ale też chociażby Andrew Huberman, o którym wspominałem w ostatnim podcaście, czyli światowej sławy neurobiolog, który w fenomenalny sposób tłumaczy to, jak funkcjonuje nasz mózg, to jak spędzasz pierwszą godzinę albo pierwsze parę godzin po wstaniu może determinować to, jak czujesz się przez cały następny dzień. I jeżeli zawalisz sprawę już na samym poranku, to nic tego nie naprawi. Nieważne, jakich suplementów nie weźmiesz, jakich technik nie zastosujesz, jeżeli zawalisz swój poranek, to jest po tobie. I faktycznie w praktyce okazało się, że jest to prawda. Czyli poranek jest kluczowym elementem do tego, aby czuć się dobrze i funkcjonować na wysokim poziomie. Więc dzisiaj Wam powiem o mojej porannej rutynie, którą bardzo prosto będziecie mogli wprowadzić w swoje życie. To są tylko 3 kroki, dzięki którym już w krótkim czasie zobaczycie bardzo, bardzo dużą różnicę. Polecam serdecznie, więc zapraszam Was do omówienia tych 3 kroków, które sprawią, że Was poziom dopaminy będzie regularnie na wysokim poziomie, będzie stabilny i pozwoli Wam to funkcjonować na wysokim poziomie. Okej, a więc co jest pierwszym sposobem, który pozwoli Ci trzymać poziom dopaminy w normie, który pozwoli Ci funkcjonować na wysokim poziomie i sprawi, że nie będziesz czuł się jak wyczerpany energetycznie zombie? To będzie pewnie dla wielu osób wyzwanie, bo będzie wymagało zerwania z ich poranną rutyną. Ale to pierwsze wyzwanie, które dla Ciebie mam, pierwsze zadanie to niedotykanie telefonu, komputera, internetu przez co najmniej pierwszą godzinę od wstania. Jak wygląda dzisiaj dzień większości osób? Dzwoni budzik, który jest zwykle w postaci telefonu, biorą go, idą do toalety i już tam odpalają internet i czytają wspaniałe wiadomości ze świata. Kto zginął na drodze, kto wysadził się w powietrze w jakimś innym kraju, kto wywołał wojnę, kto spowodował wypadek, kto podłożył bombę i wszystkie te pozytywne wiadomości
cudzysłowie, po których twój mózg ma ochotę po prostu zejść z tego świata. Ale nawet jeżeli w ogóle nie czytasz żadnych wiadomości, tylko wchodzisz na Instagrama, Facebooka, TikToka, żeby sprawdzić co u twoich znajomych, żeby sprawdzić co się dzieje na świecie, to działa to tak samo, ponieważ bardzo szybko wyczerpujesz swój poziom dopaminy, ponieważ wszystkie te takie informacje, nieważne czy są to wiadomości ze świata, czy są to przeglądane social media, sprawiają, że mamy szybki wzrost dopaminy, a później ten poziom dopaminy się wyczerpuje. I taka poranna sesja na toalecie przez 10-5 minut przeglądania social mediów czy wiadomości może sprawić, że wyczerpiesz swoją dopaminę i cały twój dzień będzie już, za przeproszeniem, do dupy. To, w jakim trybie chcesz być z rana, to tryb kreatywny. Właśnie tryb kreatywny charakteryzuje się m.in. wysokim poziomem dopaminy i sprawia, że możemy myśleć nad tym, co chcemy zrobić z naszym życiem, co chcemy zrobić ze sobą, jakie chcemy robić plany, jak chcemy się rozwijać i realizować. Jeżeli natomiast wchodzisz w tryb reaktywny, a nie kreatywny, czyli tryb, w którym po prostu robisz to, co trzeba zrobić i w ogóle nie masz czasu nawet zastanowić się nad tym, co jest dla ciebie dobre, to nie masz szans na to, żeby w trakcie dnia twój poziom dopaminy był odpowiedni, a to przekłada się na brak motywacji, brak chęci do działania i brak dobrego samopoczucia. Zasada numer jeden to zero internetu przez pierwszą godzinę od wstania. Nie interesuje mnie żadne wymówki. Wiesz, możesz mówić, że nie jesteś uzależniony od internetu, ale nieważne o jakim nałogu porozmawiamy, praktycznie każdy nałogowiec jest w stanie wytrzymać jedną godzinę bez dotykania alkoholu, bez dotykania narkotyków, więc ty też jesteś na pewno w stanie wytrzymać chociaż tą jedną godzinę bez internetu, bez telefonu. Podaj mi to wyzwanie, bo gwarantuję ci, że nawet z pozostałymi technikami poranka, które tutaj omówię, jeżeli tej nie wprowadzisz w życie, to wszystko można wyrzucić do kosza i nawet nie zaczynaj. Nawet nie zaczynaj stosowania innych technik, które tutaj omówię. Nie zamawiaj żadnych suplementów na koncentrację, polepszenie samopoczucia, powiększenie energii, bo to nie ma żadnego sensu. Rozpocznij od zasady numer jeden. Odstaw telefon na co najmniej godzinę od wstania, nie dotykaj go. Jeżeli od rana przeglądasz internet, to wprowadzasz się w tryb bycia zombie. Dosłownie zombie, który nie może funkcjonować na wysokim poziomie i nie masz w ten sposób szans na uregulowanie swojego poziomu dopaminy, ponieważ jeżeli wyczerpiesz ten poziom dopaminy od rana, no to jak chcesz później, żeby funkcjonować na wysokim poziomie, z dobrym poziomem dopaminy w trakcie dnia? Jest to niemożliwe. Poranek jest kluczowy, poranek ma być porankiem kreatywnym, więc masz zadbać o to, żeby twój mózg miał tutaj być wychuchany, wygłaskany, miał być w świetnej kondycji, gotowej do dalszej części dnia. Zero internetu, co zamiast niego robić? O tym już za chwilę. Zanim omówię dla ciebie kolejne dwie techniki, które sprawiają, że mój poziom dopaminy jest na dobrym poziomie, krótka przerwa dla partnera dzisiejszego odcinka, a więc marki Canaste, której celem jest dbanie o nasze dobre samopoczucie. Tym razem Canaste przygotowało dla nas produkt, który, przyznam szczerze, w tajemnicy jest moim ulubionym ich produktem i który po zobaczeniu składu tym bardziej wiedziałem, że chcę spróbować. Jest to produkt pod tytułem Better Focus, a więc tłumacząc na polski, lepsza koncentracja. Better Focus to unikalna mieszanka substancji, które mają na celu, jak sama nazwa wskazuje, lepszą koncentrację, lepszy poziom energii i lepsze skupienie w trakcie dnia. I analizując Better Focus pod kątem składu, zanim jeszcze go dostałem do testów, już wiedziałem, że ktoś odrobił lekcję domową i że to ma prawo działać naprawdę dobrze, ponieważ znajdują się w nim substancje, które faktycznie mogą bardzo dobrze wpłynąć na nasz poziom energii, samopoczucie i koncentrację, ale jednocześnie nie ma tam żadnych substancji, które mogłyby nas nadmiernie pobudzać i potem powodować znaczny spadek energii, więc jest to bardzo ciekawie dobrana mieszanka substancji, co ważne, takich, które też pojedynczo stosowałem w przeszłości u siebie i moich podopiecznych. Jakie substancje aktywne znajdziemy w Better Focus? Mamy tutaj trzy grzybki lecznicze, czyli Lion's Mane, lwią grzywę, Cordyceps oraz grzybek Chaga, które wykazują fajne funkcje nootropowe, a więc wpływu na nasze funkcje kognitywne, ale też bardzo ciekawe funkcje prozdrowotne, ponieważ niektóre z nich wykazują działanie adaptacyjne do stresu, a inne na przykład wykazują potencjał, tak jak Chaga, w kontekście chorób nowotworowych. W składzie mamy też bardzo fajne adaptogeny, czyli ashwagandę i różeniec górski, które mogą wpłynąć na lepszą adaptację do stresu oraz mogą wpłynąć na to, że poprawi się nasza koncentracja. Oba te adaptogeny omawiałem w innym filmie właśnie na temat adaptogenów, podlinkuję go gdzieś tutaj u góry, możesz sobie sprawdzić i posłuchaj na ten temat więcej. Dodatkowo mamy substancje, które mogą wpływać bezpośrednio na produkcję naszych neuroprzekaźników. I teraz uwaga, numer jeden z tych substancji to L-tyrozyna. O L-tyrozynie, jeżeli śledzisz mój kanał, prawdopodobnie już słyszałeś i wiesz, że jest to mój ulubiony suplement, jest to moja ulubiona substancja, jeżeli chodzi o modulację poziomu dopaminy. Dlatego też uznałem, że Better Focus to idealny partner dla tego odcinka, ponieważ
Tak jak wcześniej stosowałem L-tyrozynę raz na jakiś czas w postaci suplementu, aby w naprawdę kiepskich dniach podnieść swój poziom dopaminy, tak teraz stosuję tylko i wyłącznie w kakao od Canaste, w kakao Better Focus, ponieważ jest tam bardzo fajna dawka tej L-tyrozyny, która pozwala na regularne stosowanie i regularne zwiększanie poziomów dopaminy. Do tego mamy alfa-GPC, które wpływa na zwiększenie produkcji acetylocholiny, czyli neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za koncentrację i skupienie. L-teaninę, która również jest jednym z moich ulubionych substancji, bo zwiększa poziom GABY, czyli neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za wyciszenie i koncentrację. Oraz pterostylben, którego przyznam szczerze nie znałem, a jest bardzo ciekawą substancją, ponieważ pozwala, by nie było nadmiernego rozpadu dopaminy, czyli żeby L-tyrozyna, która zwiększa nam poziom dopaminy, nie spowodowała później znacznego spadku i takiego przedawkowania. Pozwala to, by ta dopamina była rozkładana powoli, powoli, przez co jej poziom dłużej jest na wysokim poziomie. Mi właśnie dzisiaj Better Focus towarzyszy w nagrywaniu tego materiału i przyznam, że ostatnio pojawia się u mnie regularnie zamiast drugiej kawy. Do tej pory około godziny 9-10 piłem drugą kawę, która miała mi pomóc właśnie w funkcjach kognitywnych, w lepszej koncentracji do pracy, ale odkąd jest Better Focus, to on zastępuje mi drugą kawę i przyznam, że szczególnie właśnie przez tą L-tyrozynę, ale też skład pozostałych adaptogenów i grzybków leczniczych daje świetny efekt pod kątem lepszej koncentracji i samopoczucia, ale też podniesieniu poziomu dopaminy, co jest pięknie spójne z materiałem, który dzisiaj omawiam. Dlatego jeżeli chcielibyście przetestować Better Focus, to wraz z Canaste przygotowaliśmy dla Was aż 20% rabat na zamówienie nie tylko Better Focus, ale wszystkiego, co jest w ich sklepie, z kodem rabatowym Mateusz20. Możecie zamówić właśnie swoje zamówienie z 20% rabatem. Link znajdziecie w opisie filmu. Serdecznie polecam sprawdzić. A ja już biorę łyka Better Focus i zapraszam Cię na dalszą część tego materiału, gdzie mówimy kolejne dwie techniki, które pozwalają mi trzymać poziom dopaminy w ryzach i funkcjonować nawet w najcięższym czasie na wysokim poziomie. A co zamiast porannego przeglądania telefonu na toalecie? Wskakujesz pod zimny prysznic lub do wanny z zimną wodą. Nagrałem ostatnie dwa materiały na ten temat. Jeżeli ich jeszcze nie widziałeś, to podlinkuję gdzieś u góry. Warto je sprawdzić, ponieważ jest to kluczowe. Badania pokazują, że zimna termogeneza może zwiększyć poziom dopaminy aż o 250%. Co ważne, wpływa też na pracę naszego mózgu. Z tego względu, że ten mózg przestaje być oporny względem rzeczy, które są dla nas pożyteczne, ale są nieprzyjemne. Dużo rzeczy, które są dla nas pożyteczne, są nieprzyjemne. Kiedy ja mam pisać długi scenariusz filmu, który będzie dla mnie bardzo pożyteczny, zwiększy ilość subskrybentów, zwiększy ilość oglądających, zwiększy moją rozpoznawalność, jest to nieprzyjemne, bo muszę do tego siąść, muszę się skupić. Jeżeli chcę schudnąć, muszę iść na siłownię, muszę pobiegać, to też jest nieprzyjemne. Jeżeli chcę mieć wysoką dopaminę, muszę wejść pod zimną wodę, to też jest nieprzyjemne. Wiele rzeczy, które są nieprzyjemne, sprawia, że długoterminowo mamy bardzo dobre efekty. Dlatego szkolisz w ten sposób swój mózg do robienia rzeczy nieprzyjemnych, a robienie rzeczy nieprzyjemnych sprawia, że twój poziom dopaminy będzie odpowiednio wysoki długoterminowo. Spróbuj, obejrzyj moje poprzednie materiały odnośnie zimnych pryszniców. Wystarczy Ci 1 minuta każdego dnia, dokładnie 1 minuta i 35 sekund każdego poranka i gwarantuję, że już po tygodniu, chociażby stosując te dwie techniki, zobaczysz duże efekty. No i trzecia bardzo ważna technika, ekspozycja na naturalne światło tak szybko, jak jest to możliwe. Naturalne światło ma na nas ogromny wpływ. Badania naukowe pokazują, że światło słoneczne wpływa na produkcję dopaminy, ale też serotoniny, dlatego właśnie kiedy mamy okres jesienno-zimowy, kiedy jest niższa dostępność światła, są krótsze dni, dłuższe noce, czujemy się słabo, czujemy się beznadziejnie, spada nam poziom dopaminy i serotoniny, nie za bardzo chcemy funkcjonować na dobrym poziomie, ale co ważne, nawet w pochmurne dni to dalej działa, czyli nawet kiedy w pochmurne dni wystawiasz się na światło słoneczne, to wciąż daje to efekt. Badania naukowe pokazują też, że chociażby u mężczyzn wystawienie się na światło słoneczne, przede wszystkim UV, powoduje wydzielanie hormonów płciowych, m.in. testosteronu, androstendionu, czyli tych hormonów odpowiedzialnych też w dużej mierze za dobre samopoczucie i za produkcję neuroprzekaźników, bo między tym występuje też pewna korelacja, pewna zależność. Dlatego jest to bardzo, bardzo ważne. Tymczasem dziś większość osób żyje jak krety. Wstają rano, jest ciemno, idą do pracy, jest ciemno, wracają z pracy, jest ciemno, no a w pracy mają tylko do czynienia ze sztucznym światłem, które niestety bardzo różni się od naturalnego światła, ponieważ takie żarówki LED-owe, które w większości miejsc są wkręcone, mają zdecydowanie więcej niebieskiego światła i mniej innych długości fal światła, czyli dużo mniej światła czerwonego, dużo mniej światła zielonego, pomarańczowego, a bardzo dużo właśnie światła niebieskiego, przez co to nie jest absolutnie taki sam efekt jak naturalne światło słoneczne. I między innymi w dużej mierze właśnie dlatego jesienią i zimą czujesz się słabo. Powiesz, no dobra, fajnie Mateusz, super porada, ale co ja mam zrobić, kiedy wstaję rano i jest ciemno i wracam z pracy i jest ciemno, to kiedy mam się wystawić na to naturalne światło? Pierwsza porada jest taka, że
Ja też pracowałem w przeszłości w firmie, normalnej firmie, gdzie właśnie wychodziłem rano z domu, było ciemno, wracałem z pracy, było ciemno. Natomiast na szczęście w pracy miałem okna. I o ile same okna blokują niestety część światła, przez co ekspozycja na światło słoneczne przez okno nie jest tak samo efektywna jak ekspozycja na to światło po prostu na żywo, no to wystarczy to okno otworzyć. I ja bardzo często właśnie tak robiłem, że szedłem sobie do pokoju, w którym nikogo nie było i przy porannej kawie stałem przez 5 minut w tym otwartym oknie, żeby właśnie napędzić mój organizm, zwiększyć poziom dopaminy, dać do siatkówki oka odpowiednie światło. I większość osób też może sobie na to pozwolić. A więc znaleźć miejsce w swojej pracy, w której może pójść samego rana, właśnie wystawić się naturalne światło, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli jednak jesteś osobą, która pracuje gdzieś, gdzie nie ma dostępu do tych okien, albo te okna są nieotwieralne, bo też wiem, że są takie firmy, gdzie po prostu nie da się otworzyć okna. Jeżeli nie masz opcji, by rano wyjść z osobami, które idą na papierosa i wystawić się na to naturalne światło, by zrobić sobie małą przerwę w pracy i wyjść na zewnątrz na chwilę, żeby złapać naturalne światło, no to rozwiązaniem jest zainwestowanie w lampę tak zwaną antydepresyjną, która daje nam światło praktycznie identyczne jak światło słoneczne w słoneczny dzień. Są to tak zwane lampy o pełnym spektrum światła i te lampy są bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które właśnie nie mogą wystawić się na naturalne światło, szczególnie w okresie zimowym. Tak naprawdę uważam, że nawet ktoś, kto ma okazję wystawiania się na naturalne światło zimą i jesienią, warto w taką lampę zainwestować z tego prostego dnia, że w naszej szerokości geograficznej, szczególnie zimą, potrafią dni być tak szare, tak ciemne i ta dostępność naturalnego światła przez te chmury jest tak mała, że wtedy ekspozycja na naturalne światło musi być znacznie dłuższa. Czyli tak jak na przykład w dzień, kiedy mamy dużo słońca, wystarczy nam 5 minut, tak w pochmurny, bardzo pochmurny dzień może to być potrzeba 15-20 minut. No jest to ciężkie, szczególnie kiedy jest zimno, prawda? Łatwiej wziąć przerwę w pracy na 5 minut, niż wziąć przerwę w pracy na pół godziny. Dlatego taka lampa może być dla każdego dobrym rozwiązaniem, no i tą lampę możesz zastosować nawet jeszcze, kiedy jest ciemno. No bo jeżeli ktoś mi chce powiedzieć, że na przykład pracuje na magazynie, czyli nie może sobie postawić na biurku lampy podczas pracy, no to zrób to w domu, tak? Weź zimny prysznic, a następnie w domu jeszcze przed wyjściem do pracy postaw sobie na 20 minut taką lampę i się nią naświetlaj, czytaj sobie przy niej książkę. To będzie bardzo dobre rozwiązanie, no i każdy znajdzie możliwość, żeby naświetlić taką lampą, tak? Jeżeli nie masz czasu rano, no to wstań naprawdę te 20 minut wcześniej, żeby znaleźć czas na naświetlanie się tą lampą, to będzie dużo lepsza inwestycja w zdrowie. Znajdź więc lampę fototerapeutyczną, która jest w Twoim budżecie, która ma dobre opinie, zamów sobie ją i zacznij stosować. Jeżeli nie masz możliwości wystawiania się naturalne światło, jeżeli masz taką możliwość, ale niedostatecznie dużo, albo czujesz, że w pochmurne dni to nie jest to samo, co w dni słoneczne, to po prostu zaopatrz się w lampę fototerapeutyczną i to będzie świetne rozwiązanie, które będzie najlepszym na ten moment możliwym zastąpieniem naturalnych warunków, gdzie jest dużo słońca. I już, koniec. To są te trzy techniki, które wystarczy wprowadzić w życie, by odczuć, myślę, że już po kilku dniach w większości przypadków, znaczną różnicę. Mógłbym tutaj mówić jeszcze o medytacji, o naświetlaniu się lampami infrared, o kilku innych technikach z zakresu psychologii, ale nie chcę Cię zarzucać różnymi technologiami, tym, żebyś miał zbyt dużo zadań do wykonania. Te trzy kroki, które dzisiaj podałem, jest w stanie zrobić praktycznie każdy i co ważne, potrzebujesz na to nawet nie całej godziny, ponieważ prysznic zajmuje 2 minuty, naświetlanie się lampą zajmuje 20 minut, więc tak naprawdę w 30 minut jesteś już obrobiony. Do niesięgania po telefon nie potrzebujesz dodatkowego czasu, prawda? Możesz nie sięgać po telefon, szykując się do pracy, szykując dzieci, etc., więc nie potrzebujesz tego telefonu do niczego. Niesięganie po niego nie wymaga dodatkowego czasu. Jest to bardzo, bardzo proste, więc praktycznie każdy wygospodaruje czas na te trzy techniki. I wprowadź je w życie już od dzisiaj, dosłownie. I daj znać po tygodniu, po dwóch tygodniach, jaką widzisz różnicę. U mnie to daje spektakularne skutki bardzo szybko. U osób, z którymi pracuję, również bardzo szybko te trzy techniki dają duże rezultaty, bo zupełnie zmienia się to, jak pracuje nasz umysł. Połączenie zimna, połączenie naturalnego światła albo sztucznego światła, które jest identyczne, prawie identyczne jak naturalne i daje bardzo podobny efekt, właśnie jest tym, czego brakuje nam. Plus nie wrzucanie się w tryb reaktywny, tylko w tryb kreatywny przez brak internetu, zastrzyków szybkich dopaminy, które potem powodują spadek tej dopaminy. No daje rewelacyjne efekty, więc sprawdź te trzy techniki, wprowadź je razem, szczególnie odcięcie internetu na początek, dopiero potem te dwie i daj znać, sam zobaczysz już po kilku dniach, jakie będą spektakularne rezultaty. Jeżeli jednak się pomyliłem i chciałbyś, by pojawiały się więcej materiałów na taki temat, czyli kwestii biohackingowych, kwestii stylu życia, innych technik, które mogą wpłynąć na Twoje samopoczucie, na Twój poziom energii, na to, jak funkcjonujesz, też na Twoje zdrowie, to daj mi znać. Chętnie przygotuję kolejne odcinki w tym zakresie, mówiąc chociażby o czerwonym świetle i o innych tego typu technikach, które mogą działać bardzo, bardzo dobrze. Także zostaw komentarz pod tym filmem koniecznie, albo komentarz, w którym powiesz, jakie było super nagranie, albo jakie było bez sensu, albo właśnie odnośnie tego, o czym jeszcze chciałbyś
posłuchać o jakich technikach, o wsparciu jakich aspektów naszego życia z różnej strony. Oczywiście poproszę o łapkę w górę pod tym filmem, poproszę o subskrypcję kanału, bo to bardzo pomaga się rozwijać. No i dzięki temu rośniemy wraz z zasięgami, a to sprawia mi ogromną frajdę. No i nie ukrywam, że jest to dla mnie bodziec do tego, żeby tworzyć jeszcze więcej i jeszcze lepsze treści. Przypominam o tym, że wraz z marką Kanasty przygotowaliśmy 20% rabatu na zakupy w ich sklepie, szczególnie na zakupy Better Focus, który jest moim ulubionym produktem z ich stajni, więc możesz skorzystać, link znajdziesz w opisie tego filmu. Dzięki wielkie za dzisiaj, do zobaczenia niedługo w kolejnych materiałach. Trzymaj się, cześć!